projektowanie ogrodów, gotowanie czy kurs wizażu. To tylko niektóre z umiejętności, jakie mogli posiąść uczestnicy projektu Czas na aktywność w gminie miejskiej Sanok. Sanocki MOPS wydał w tym roku na jego realizację grubo ponad 500 000 zł. Pieniądze oczywiście pochodzą z programu unijnego, który Sanocki MOPS realizuje już drugi rok z rzędu. Tym razem prawie 80 osób skorzystało z różnych form podnoszenia własnych kwalifikacji. Przede wszystkim z kursów zawodowych, kucharz małej gastronomii. Jesz ciasteczka, babka taka piernikowa. Tutaj mamy ananas ozdobiony koreczkami. Projektowanie ogrodów z elementami florystyki. Ale można też zrobić. Kurs wizażu. Uczymy się, jak dobierać makijaż do danej cery, do koloru oczu, do form oczu. Uczymy się malować usta, jak korygować wady ust i jakie kolory dobierać. Glazurnika. Nie będzie tej samej grubości, ale my poziomujemy wierzchnią warstwę i płyty gipsowo-kartonowe już ustawiamy do, jako dwie warstwy, dwuwarstwowo, do ustalonego poziomu. Oraz kurs prawa jazdy kategorii C plus E. Uzupełniamy to również wzorem ubiegłego roku o całą gamę działań związanych z pomocą w tych wszystkich procedurach zawodowych, które trzeba spełnić przed podjęciem pracy. Czyli chodzi tutaj o takie uzawodowienie, zarówno w zakresie podstawowym, czyli od momentu napisania CV, napisania listu motywacyjnego, poprzez rozmowy z pracodawcą, poprzez nawet to, jak się ubrać, jak reagować, jak odpowiadać na zadawane pytania. To są te podstawowe, ten podstawowy etap tego uzawodowienia, poprzez próbowanie wypełniania biznesplanu, aplikowania o środki na rozpoczęcie działalności z Powiatowego Urzędu Pracy tych osób, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne. Może akurat nie komuś z nas się uda znaleźć pracę po tym kursie. Ja wiążę duże szanse. Mam nadzieję, że się podszkolę, przede wszystkim jeżeli chodzi o florystykę, bo interesuje mnie ten kierunek. Bardzo lubię kwiaty i takie robótki ręczne. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mogła, nie wiem, w jakiejś kwiaciarni podjąć pracę. Myślę, że z pracą w kwiaciarni. Może ewentualnie jakaś swoja działalność kiedyś w przyszłości, związana właśnie z florystyką lub projektowaniem ogrodów. Zanim jednak dojdzie do spotkania z pracodawcą czy założenia firmy, trzeba pokonać własne słabości. Dlatego uczestnicy projektu wzięli udział w treningu kompetencji życiowych, który polegał na wsparciu w postaci warsztatów psychologicznych i poradnictwa prawnego, dzięki któremu nabywali umiejętności komunikowania się, nabywali umiejętności asertywności, ale także radzenia sobie w sytuacjach stresowych, co pozwalało im na lepsze funkcjonowanie w rodzinach, ale także przy poszukiwaniu pracy. Z projektu Czas na aktywność w gminie miejskiej Sanok skorzystali również najmłodsi. Dzieci uczestników wzięły udział w kolonii nad morzem i półkolonii w Sanoku. Kilku uczestników podjęło naukę w szkole średniej, a osoby niepełnosprawne skorzystały z zajęć rehabilitacyjnych. Nowością w projekcie było objęcie wsparcia dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. Podjęliśmy się takiego nowatorskiego działania, gdyż wsparciem tym objęliśmy całe rodziny. Zarówno ofiary przemocy domowej, jak i sprawcy, a także uczestnicy, wśród których to głównie są dzieci, miały możliwość udziału w warsztatach terapii, co pozwala na nawiązaniu relacji w rodzinie, poprawy relacji w rodzinie. Te wszystkie działania są adresowane do nie tylko osób, które powszechnie są uważane jako korzystające z pomocy, takie gdzieś tam stojące pod budkami z piwem, tylko do tych problemów społecznych, które w dzisiejszym życiu, w dzisiejszych problemach, szczególnie w dobie kryzysu, mamy bardzo, bardzo szeroko postrzegane i bardzo szeroko się rozwijają. Więc jest to szansa dla tych ludzi, jest to szansa również dla nas, ponieważ mamy pieniążki na zaktywizowanie pracy socjalnej, tak bym powiedziała, na docenienie roli pracownika socjalnego, na ten instrument, którym jest kontrakt socjalny, pozwala jakby
ustalić granice wzajemnych praw i obowiązków, przestrzegać tego, więc uczy się tych osób również jakiejś odpowiedzialności za własne podjęte zobowiązania. Tego rodzaju działania skierowane dla uczestników projektów nie spotykane są, nieprzewidziane są tradycyjnymi formami pomocy przewidzianymi w ustawie o pomocy społecznej. Dlatego też ta realizacja projektu jest przedsięwzięciem ze wszech miar pożądanym, potrzebnym, bo sam fakt pozyskania po prostu środków pozabudżetowych w niemałej wysokości, bo prawie 600 tysięcy ze strony unijnej jest, powoduje zwiększenie możliwości skutecznego działania wśród podopiecznych naszego ośrodka. Niezaprzeczalną korzyścią wynikającą z realizacji projektu jest fakt sfinansowania całego etatu pracownika socjalnego, jak również wyposażenie techniczne biura dla tego pracownika, jak również wyposażenie biura projektu znajdującego się w naszym ośrodku. Wszystko to dzięki dofinansowaniu z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, z którego w tym roku Sanocki MOPS dostał 660 tysięcy złotych. Projekt Czas na aktywność w gminie miejskiej Sanok placówka ma realizować do 2013 roku. Zamiast sań 150-konne maszyny. Tak wyglądają współcześni Mikołajowie, przynajmniej w Sanoku. Na miejskim rynku zorganizowali oni akcję Moto Mikołaj, która miała pokazać motocyklistów od zupełnie innej strony. Ja tutaj przyjechałem do dzieci, dzieciom rozdać cukierki. Niestety renifery nie pociągną sań, bo nie ma śniegu, więc przejechaliśmy wszyscy motorami. Ta dzisiejsza akcja ma też na celu poprawę wizerunku motocyklisty, żeby już nie mówiono o nas jako o dawcach nerek, a raczej jako o dawcach słodyczy i prezentów. To oczywiście tak troszkę przerysowany obraz, niemniej jednak to my musimy postarać się o to, żeby nasz wizerunek na drogach się zmienił, a nie oczekiwali od zmiany postrzegania przez innych użytkowników ruchu. Stąd właśnie ta akcja. No, chcemy promować pozytywny wizerunek motocyklisty wśród społeczeństwa. Myślę, że powoli, aż w końcu się kiedyś uda. Akcja organizowana jest również w innych miastach Polski. Mimo, że do Sanoka zawitała po raz pierwszy, od razu zrobiła furorę, szczególnie wśród najmłodszych uczestników. Wiadomo przecież, że Mikołaj w ich życiu pełni wyjątkową rolę. No powiedz, kim jest Mikołaj dla ciebie? No nie wiem. Kimś, kto daje prezenty. Powiesz nam? To nie dzień. Nie wiem, co myśleć o akcji, ale jest ciekawa. A dlaczego? No coś interesującego się dzieje. Moto Mikołaje, jak przystało na prawdziwych świętych, odwiedzili także oddział dziecięcy Sanockiego Szpitala. Również tutaj czekało na nich miłe przyjęcie. Dzieci czekały, jestem tutaj z nimi właściwie od samego rana. Z niecierpliwością zaglądały do okien. Był jeden wielki szał. Mikołaje przyjechały i była radocha, bo to nie był jeden Mikołaj, ale było ich wielu. Super, świetnie, popieram. Widzę, że to wszystko organizują młodzi ludzie, oby tak dalej. W tym roku praca motocyklowych Mikołajów rozłożona była na 2 dni. Po pracowitej niedzieli, w poniedziałek, odwiedzili oni szkołę numer 5 w Sanoku. Proszę bardzo. A tu jest taka dziewczynka.